21 czerwca wspominamy świętego Rajmunda z Barbastro, biskupa. Rajmund był synem Wilhelma, a urodził się w Durban koło Tuluzy. Wychowywał się w klasztorze świętego Antonina we Fredel. Około roku 1100 został kanonikiem w Saint-Sermin w Tuluzie, a potem także prepozytem tamtejszej kapituły. W 1104 roku powołano go na biskupa w Roda Barbastro. Urząd pełnił w czasie wielkiej ekspansji Nawary i Aragonii, zwycięstw odnoszonych w walkach z muzułmanami. Na skutek zatargu z Alfonsem I oraz Stefanem, biskupem Heska, w roku 1116 musiał opuścić diecezję, ale z królem pojednał się w 3 lata później. Wrócił wtedy na swoją stolicę. W 1125 roku towarzyszył Alfonsowi I w wyprawie do Andaluzji. Zmarł w opinii świętości 21 czerwca 1126 roku w Roda. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi jako przewodnika świętego Rajmunda, biskupa. Przez jego wstawiennictwo obdarz nas ojcowską miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miłości.